Witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj będę sobie spacerować i zbierać grzyby, ale nie dla siebie. Wiecie co, tak pomyślałam sobie, bo ja tych grzybów jeść nie będę. Zaczepiłam jedną panią i zapytałam się, czy ona zbiera te grzyby, a ona mówi naturliś, że to są zdrowe, jadalne grzyby. No i ciekawa jestem, co ona mi odpowiedziała. O, zobaczcie, tutaj też taki na przykład, nie? To jest chyba szatan. O, w mchu rośnie. Słuchajcie, w mchu rośnie, wezmę go. I to jest chyba szatan, a to, jak się nie mylę, ten, to jest chyba miodówka. Zobaczcie. Mój tatuś już jest w niebie. Na pewno by wiedział. No, mój brat by wiedział też, a ja się nie znam aż tak bardzo. Zatem słuchajcie, nazbieram, spacerując, nawdychając się powietrza świeżutkiego, a jak pachnie tymi grzybami, słuchajcie, no coś wspaniałego. O, następny, on wygląda podobnie do maślaka. No. O, zobaczcie. Nazbieram tych grzybów i dam tej kobiecie, którą właśnie spotkałam i się zapytałam. Bo ja to tego nie będę robić. O, widzicie, już się zbiera trochę. Przewspaniały spacer, słuchajcie. O, tutaj chyba dzięcioł. Nie wiem, jak jest dzięcioł po niemiecku. O. Proszę, możecie sobie poczytać. Ja pamiętam, jak byłam dzieckiem, no to jeździłam oczywiście z moim tatą na grzyby, bo on to był grzybiarzem dobrym. Znał się naprawdę, pamiętam, olszówki zbierał. To są, no określają te grzyby na wpół trujące, ale mój tata gotował je minimum dwa razy. Słuchajcie, a potem ugotowane podwójnie cebulkę kroił i ze śmietaną. Ja pamiętam do dzisiaj ten smak. My żeśmy się naprawdę zajadali tym. No wiadomo, opieńki też bardzo często przywoził, zbierał. Ja z nim idę do lasu na przykład. Ja nic nie widziałam, a on... miał taką małą taką kostkę i ciach, ciach i do koszyka. To my żeśmy przywozili jedną taką torbę i dwa takie wiklinowe koszyki tych grzybów. No słuchajcie, frajda na całego. Ja mówię do mojego taty, że dlaczego ja nic nie mogę znaleźć? Mówi, no to się ucz, no to się ucz. Na przykład pełno liści, no one się po prostu mało odróżniają od tych liści, bo to te same kolory. Te maślaki, jak ja lubiłam maślaki. No, ale mój tata obierał bardzo skrupulatnie, że jak jakiś tam robal był czy coś, to nie, nie, nie. To albo wykroił to i patrzył dalej, czy nadal jest grzyb zdrowy, a jak nie, to po prostu wyrzucał. Ale przeważnie udawało się, że te grzyby były zdrowe. No wiadomo, zdarzały się, że były też takie robaczywe czy coś. Pamiętam, na blasze w piekarniku suszył grzyby. To żeśmy nawlekali na nici i żeśmy wieszali w kuchni te grzyby. No to po prostu było coś wspaniałego, ten zapach w kuchni. Nie, no to po prostu nie da się opisać. Tata jest już w niebie. Moja mama jest już w niebie. I jest bardzo smutno bez nich. No. No ale cóż. Ja myślę, że ludzi, których się kochało, to kiedyś po prostu spotkają się nasze dusze. No myślę, że w niebie. Bo nikt zła nie czynił. Człowiek chciał być dobry zawsze.
życzyć innym dobrze, pomagać innym ludziom. Dlatego też myślę, że no, każdy zostanie tak wynagrodzony, jak sobie za życia poczyniał, nie? No niestety taka jest prawda, ja w to wierzę i to jest nawet no, na logikę biorąc to wszystko, że no niestety sprawiedliwość musi być. Tak jak sprawiedliwe jest to, że wszyscy umieramy. To jest jedna sprawiedliwa rzecz na ziemi, ale no niestety musimy sobie na coś zasłużyć, żeby później móc coś no dostać w nagrodę to coś. I mam nadzieję dobrego. Słuchajcie, a to co, jaki wielki, ho, ho, ho. No spójrzcie, jak malowany, jaki duży, jaki duży. No, o, widać, widać. To może miodówka jest, co? Chyba tak, no. Ja te grzyby zaraz oddam tej pani. Mam nadzieję, że ją jeszcze spotkam. O! No normalnie jak ma ślaki. Piękne, piękniusie. A tutaj jest takie czyste powietrze. O! Sama radość. Spójrzcie. O, mam następne. Moja przyjaciółka Wioletka, mieszkająca tutaj właśnie w Niemczech, też zbiera grzyby i zawsze mi wrzuca foteczkę. Ile to grzybów ona nazbierała. No to jest coś wspaniałego. A zobaczcie, taki malusieńki, ale nie będę go zbierać, niech on urośnie. O, tu zobaczcie, no czy widać w ogóle tego grzybka z daleka? No to wygląda jak liść. No, on jest też malutki, zostawię go. Niech rośnie. Ktoś przyjdzie i go weźmie. Na pewno dobry. Idąc po tym mchu, bo to jest w sumie nie trawa, a mech, zobaczcie. Mech. No, mrówki pracują też, tak? Wyszła sobie na spacer, tak jak ich miliony, miliardy. No i po tym mchu, jak się idzie, no to też trzeba uważać, żeby takiego małego grzybka nie zdeptać. O, albo spójrzcie tutaj, jaki maleńki baby. Po niemiecku grzyby to są pyrce, a pieczarki champignon. Ach, natura jest przepiękna. No, drzewa dają owoce, las daje też owoce, grzyby. No to jest po prostu cudeńko. Co dostajemy od natury? A tu zobaczcie. Nie, 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 tego. No, tutaj ktoś się chciał połasić na tego grzyba. Ale niestety, on jest za mokry. O, widzicie? O, kto się zna, będzie wiedzieć, czy to jest grzyb jadalny. Ciekawa jestem, jak szybko wyrasta grzyb po deszczu. A muszę zobaczyć na YouTube. Może ktoś nagrał, montując kamerę gdzieś w lesie. No i może właśnie się dowiem. O, i zobaczcie, tutaj pani nazbierała, ja jej dorzuciłam tych grzybków. No, to jest coś wspaniałego, kochani. Trzeba naturę szanować, tak jak należy szanować drugiego człowieka. Bo jakim jesteś człowiekiem, który nie szanujesz innych ludzi, albo nie szanujesz natury? Wiecie co, dla mnie to jest takie... takie denne, nic nie warte. No, no niestety, wszystko wymaga
szacunku. Niektórzy niszczą tą naturę. Dlaczego? Zadaję pytanie jeszcze raz. Dlaczego ludzie, którzy to robią, dlaczego to robicie? Trzeba być wdzięcznym za to, co się dostaje od życia, no, zewsząd. Ale ja wam powiem, a mówi się, że każdy ma w sobie jakieś tam dobro. Dobry człowiek się rodzi z tym. Ma po prostu taką naturę dobroci, już nabytą, wrodzoną, bo nabyte to można mieć doświadczenie, nabyty może ktoś mieć też charakter, jeśli ktoś ze sobą pracuje z własną osobowością, chce coś po prostu w sobie naprawić i tak dalej, no to można coś pozytywnego nabyć, ale jeśli się chce. Ha! No to co? Dałam... O, patrzcie, co tutaj się dzieje. Ale te... mnie obrzydzały te robaki, ale one są też wszystkie pożyteczne. Wszystko jest, słuchajcie, co żyje, jest pożyteczne. No. A warto sobie poczytać, co dany robak, w czym jest i dlaczego i po co, czym on się przyczynia do tego, że jest pożyteczny. Wszystko, co żyje, na coś się przydaje. O, z daleka wam tutaj zrobię zdjęcie tego konaru, tego pnia drzewa. O, widzicie, jak te robaczki oblazły? Tam jeszcze się też ciągnie do góry. No. Ha. I zatem to, co nas może obrzydzać, to niestety może być właśnie pożytecznym. Pożyteczne. Takie robale są takie szare. Wiecie, na pewno ich jest pełno na ziemi. I o, cicho, tutaj coś jest, ale to jest na pewno trujak. Zaraz zobaczę. O, na pewno, ale bialusieńki, śliczny. Taki kremowy kolor. No, ale jego nie biorę, nie, nie. O, grzybiarze, jak to będą oglądać ten filmik, to się na pewno trochę uśmieją. No, bo ze mnie taka grzybiara, że lepiej nie mówić. O, patrzcie, czy w ogóle widzicie grzyby tutaj? No, ja widzę 3. No, cicho, jeszcze się nauczę grzybów zbierać. A tu jest 4. Ale numer. No, to się nauczę grzyby zbierać. Ale jajca. No teraz słuchajcie, nikt mnie nie zagnie. To są prawdziwki. Oj, mój tata byłby ze mnie dumny. Ojej, aż rzuciłam worek, bo osa się przyczepiła do mnie. Fu. O, patrzcie. Jest. Widzicie? O, następny. Ale numer. Oj, tatusiu, chyba z nieba prowadzisz mnie do tych grzybków. Ha, ha. No, ale powiem wam, że świetna frajda jest przy zbieraniu grzybów. No, wybrałabym się z kimś do lasu na grzybki. No. Do tego, słuchajcie, setuszka. A co? Nie wolno? Sićko wolno, z ostrożna wszystko można. O, następna miodóweczka. Ale już wiem,
bo załapałam teraz, że jak się szuka grzybów, to trzeba iść naprawdę powoli, a nie tak spacerowym krokiem i się tak rozglądać tylko. O, a to nie, to są trójaki akurat. Trzeba właśnie chodzić powoli i koncentrować się i dobrze patrzeć. No, trzeba mieć, wiadomo, dobre oczy i rozróżniać. Rozróżniać grzyby od liści. No, o, patrzcie, znowu. O, widzicie? Jak kolorowo? Nawet ławka jest czerwona. Spójrzcie, jakie dwa razem knypki rosną. Wezmę, bo już będę szła niedługo do domu. Zaraz idę do tej pani, poszukam jej i oddam jej te grzybki. Spójrzcie, no normalnie jak malowane. Ha! Razem rosną. No dobrze, dobrze, rosły, bo zebrałam je. No, gdybym była w Polsce, to oczywiście zupełnie inaczej bym się tymi grzybkami zaopiekowała. No ale że jestem tutaj w pracy, no to co? Nie będę z nimi nic robić, a ta pani sobie ugotuje albo nasuszy tych grzybków. No, bo są też borowiki, ona też miała tam kilka sztuk, mówiła, także... Okej, słuchajcie. Może jeszcze po drodze, szukając tej pani, znajdę kilka grzybków, wrzucę do woreczka i jej oddam. A niech ma. Niech się cieszy. Niech ma fajny dzień. Wam oczywiście też życzę fajnego dnia, pięknego dnia. Bądźcie zdrowi i do usłyszenia. Czekam na wasze komentarze. Ciao, ciao!